Poniedziałek masz być na konferencji Prime'u, to już ci informuję, że nie będziesz na tej konferencji, a jak przyjedziesz, to i tak na nią nie dotrzesz. Niedługo po publikacji wywiadu Scarface w odpowiedzi na zakazy Amadeusza wrzucił na swojego TikToka filmik spod Pałacu Kultury w Warszawie z opisem "Tyle bomba robi sobie z zakazów kapusi F-60". Jak się okazuje, Amadeusz był przygotowany na wizytę Scarface'a i przed konferencją wrzucił na swoje Instastory zdjęcie w towarzystwie 10 solidnej budowy chłopaków. Mimo że niektóre fragmenty Instastory są zamazane, chyba nie trudno się domyślić, co panowie trzymają w rękach. W kolejnym wywiadzie udzielonym już na konferencji Prime'u Amadeusz tłumaczył, że jego słowa zostały nie do końca dobrze zrozumiane i miał na myśli to, że Scarface mimo zapewnień nie pojawi się na konferencji, a jeśli się pojawi, to będzie w cudzysłowie pogoniony. Ferrari odniósł się również do nagrań Bomby ze stolicy. Ja głównie powiedziałem, użyłem słowa Prime, mam akurat skrót, mogę puścić, ja miałem na myśli Prime. Tak, powiedziałem, że w poniedziałek będzie na Prime, że mówił na swoim Instagramie i powiedziałem, że nie będzie go na Prime. Ogólnie to my zapraszamy wszystkich do Warszawy. Chodzi o to, że za ubliżanie mojej mamie i tak dalej, złapiemy go, jeśli w tej Warszawie będzie, tak? Ale jak on tam gdzieś wyszedł, zrobił sobie fotkę i do piwnicy, dzisiaj wstawił na story, że jest w Warszawie, a widać było, że już jest na trasie do Gdańska i ludzie go widzieli w Trójmieście. Także wiesz, to jest takie podpuszczanie. Jak go złapiemy, to go złapiemy, no. Od każdego z nas ma połbie, no na pewno. Były chłopak ZUSJE niezbyt przejmował się groźbami i w prześmiewczy sposób odnosił się do zakazu oraz zdjęcia wrzuconego na story Amadeusza. Łobosz, zacznijmy od tego, nie? Kto cię ubiera, nie? Kto ci ciuchy daje? To jest starszy brat, czy kto? A drugie, no jak już tak na mnie czekacie, no to zadzieram kiecy i lecę. Do zobaczenia niedługo. Z instagramowej relacji Bomby oraz Michała Rogozińskiego wynika, że pojawił się on w okolicach miejsca, w którym odbywała się konferencja Prime'u. Wychodzę z konferencji Prime i zgadnijcie, kogo spotykam przed bramą. Złamałem zakaz. To nie ja. Czekam. Przedwczoraj odbyła się pierwsza konferencja zapowiadająca turniej Live Game, czyli show organizowany przez Kamerzystę oraz Kruszwila. Jest to rozgrywka inspirowana serialem Squid Game, w której znani ludzie i nie tylko będą podejmowali się różnych prostych zadań typu tor przeszkód czy byk rodeo. W turnieju bierze udział kilku zawodników związanych z freakfightowymi federacjami, takich jak Scarface Bomba, Rataj, Sobota czy Alanik. W pierwszym panelu usiadło naprzeciwko siebie dwóch poszkodowanych zawodników z Royal Division oraz Tomek Olejnik, czyli można powiedzieć medialny włodarz federacji owianej złą sławą, która jest oskarżana o wiele nieuczciwych ruchów, m.in. brak wypłat dla zawodników oraz pracowników. Od początku w stronę Tomka padło dużo niewygodnych pytań oraz mocnych słów związanych z pierwszą edycją gali. Zwieńczeniem tego wszystkiego było face to face, podczas którego Olejnik został spoliczkowany przez jednego z byłych zawodników federacji. Z rozmowy wynikło sporo nieznanych dotąd informacji, które nie są oficjalne, jednak rzekomo były one podawane przez Olejnika. Między innymi według słów Kamerzysty pierwsza edycja Royal Division sprzedała 37 tysięcy pay-per-view. Olejnik, czy nie uważasz, że gala, która sprzedała się w 37 tysiącach egzemplarzy... A skąd wziąłeś takie wyniki? No sam mi o tym powiedziałeś. No nie. Kamerzysta wspomniał również, że według relacji Olejnika część widzów, która nie była zadowolona z gali, dostała zwrot pieniędzy z pay-per-view. Oprócz tego, że Olejnik, bo ja nie wiem, czy Olejnik teraz powiesz prawdę, więc ja powiem to, co Olejnik powiedział mi wcześniej. Oprócz tego, że sprzedali 37 tysięcy pay-per-view, rzeczywiście powiedział mi, że oddali 3 tysiące pay-per-view. Okay. Olejnik potwierdził, że wkrótce odbędzie się druga edycja gali Royal Division. Przedwczoraj na oficjalnym kanale federacji pojawił się vlog z High League 3. Największe poruszenie wzbudziła scena, w której Daniel Majewski w mocno prześmiewczy sposób reaguje na walkę Marcina Dubiela z Alberto, jednocześnie w mocnych słowach zwracając się do chłopaka Natsu. Jesteś królem freak fightów, jesteś k***a naprawdę najlepszy, dawaj Nitro i Dubiel, dawaj i William trzeci, debilu ty. Dawaj Marcin, mega przyjmujesz ciosy, mega, jeszcze 10. Zachowanie Majewskiego nie spodobało się znajomym Marcina i wywiązała się z tego lekka spina. Ty.
Kurwa, kibicuję koledze, a ty swojemu koledze. Ale tylko nie dawaj tytułu, że się pogodziłem z Luką, dobra? Dobra. Po tym incydencie na Daniela spadła w internecie spora fala hejtu. Na wczorajszych aferkach Boxdel zadzwonił do Marcina Dubiela, aby poznać jego opinię odnośnie zaistniałej sytuacji z Majewskim. Dubiel na początku przedstawił genezę konfliktu, wspominając, że miał on początkowo zmierzyć się z Majewskim i przyjął ofertę, jednak do pojedynku nie doszło ze względu na odgórną zmianę przeciwnika, która wynikła z inicjatywy federacji. Do tej walki nie mogło dojść i to nie ze względu mojego, nie ja odrzuciłem tą walkę, co potwierdzi każdy, tylko ze względu na to, że Fame przyszedł i powiedział, że ma przeciwnika, z którym muszę walkę odbyć. I to jest inny przeciwnik. Według słów Dubiela, zrzucony na dalszy plan Majewski zrobił w internecie aferę, oceniając, że Marcin boi się wyjść z nim do walki, co według relacji nie jest prawdą. Dubiel wspomniał również, że Majewski był tamtego wieczoru pod wpływem alkoholu, a fragment w cudzysłowie ironicznego kibicowania pokazany na vlogu był tylko małą częścią tego, co się tam działo. Ten fragment vloga to jest tylko jeden mały fragment. Do mnie dotarło to, jak się w ogóle tam zachowywał, bo ja o tym usłyszałem od razu bezpośrednio po walce. Według relacji Majewski uspokoił się